Dzień dobry pani poseł. Dzień dobry, nic się pan nie starzeje. Pani też się nie zmienia. Garderoba tylko na magenta zdaje się, jak ten kolor nazywa. Tak, tak. Mirosława Nekiel, posłanka ziemi śląskiej. W niedoczasie, jak widzę, permanentnym. Nie, no to prawa kampanii. Ja wiem. A dziś się spotykamy tak trochę mniej kampanijnie, chociaż pewnie tak. Nieodłączne takie elementy, bo chcę z panią o 20-leciu Polski w Unii Europejskiej porozmawiać, tak. A pani przy okazji kandyduje do tego fotela. Czy pani pamięta ten dzień, 1 maja 2004? Tak, bardzo dobrze. Jak go pani Piękna wspomina? Pogoda. Ja wychodzę ze swoimi cudownymi psami, dwiema suniami, malamotami alaskane. To takie piękne. To one z panią chyba wychodziły. One chciały mnie prowadzić, ale się nie dałam. Ale uciekły mi. Uciekły mi i złowiły kurę. No i oczywiście pięknie. Miałam problem. Widzę te obrazy do dzisiaj, jak one biegną przez tą łąkę z kurą w zębach. I to tak jak na zwolnionych obrazach, panie redaktorze, widać. To tak sobie panią wspomnienie z tego pierwszego mam wspomnienia. No oczywiście trochę z lęku, bo za moimi plecami jechał właściciel. I nie był zadowolony. I nie był szczęśliwy, jak pan się domyśla. Rzeczywiście, mówiąc poważnie, a to też znakomicie wspominam, bo to przy okazji wspomnienia po moich suniach, których już nie mam. No dobrze, ale czy pani wtedy w ogóle myślała o tym, że coś tak poważnego się zmienia w polskiej rzeczywistości? Tak, bo ja przypomnę, jestem pokoleniem Solidaruchu. Walczyłam w 80 roku, byłam przewodniczącą Solidarności. To było nasze wielkie marzenie. Może to marzenie teraz już tak do tego młodego pokolenia nie ma takiej mocy, ale dla nas to było naprawdę wielkie marzenie, żebyśmy byli we wspólnej Europie, żebyśmy byli bezpieczni, bo tak rozumieliśmy bezpieczeństwo, no, nie tylko mówiąc o poziomie życia. Jasne. Właśnie, bo rozmawiam z ludźmi o tym naszym 20-leciu i o tamtej dacie i pierwsza impresja u wszystkich właściwie jest związana z tym, że oto otworzył się świat i że możemy podróżować. Tak, to przede wszystkim wolne granice. No pamiętamy te kolejki godzinowe. No pamiętamy paszporty na komendzie. Paszporty i to, co się działo, to jest niewyobrażalne. Niewyobrażalne. No i przede wszystkim pamiętamy te puste spółki, sklepy, to moje stania. Wychowałam trójkę dzieci, więc za podstawowymi rzeczami, ubraniami, bo rzucili sukienki z Chin, więc stało się w kolejce. No ale w 2004 to już nie był ten czas kolejek i reglamentacji. Nie było, ale w mojej głowie zawsze te obrazy, które pamiętam z wtedy, kiedy byliśmy za żelazną kurtyną, czyli mówią mi nigdy więcej, tylko do Europy. To było... No dobrze, zapewne ma pani komu opowiadać o tym, jak było i ten ktoś jest kimś, kto nie pamięta tamtych czasów. I co pani tym ludziom mówi wtedy? No przede wszystkim mówię swoim wnukom, którym mam 10 i dzielę się tymi spostrzeżeniami. Klasę pani ma całą. Całą klasę, to prawda, ale już studencką, bo już najstarsza skończyła licencjat. No tak, oni mają 20 lat i nie pamiętają Polski. Tak, poza Unią. Nie pamiętają Polski poza Unią. Opowiadam im, jak było przed Unią. Te granice to przede wszystkim. Nie było tych fantastycznych dróg, chociaż też dalej do życzenia wielu pozostawiają. Ale na Zachodzie też. Tak, na Zachodzie też, ale drogi, wolne granice, piękne obiekty, kultury. Ja jestem zachwycona tym całym kompleksem tutaj w Katowicach, no, sala koncertowa. Moje koleżanki posłanki, jak przyjechały na jedną z konferencji objazdowych, nie wyobrażały sobie, że tak pięknie wkomponowaliśmy, łącząc tradycję i pokazując ją w sposób nowoczesny. Najlepsza sala koncertowa na świecie. Prawdopodobnie. No nie spierajmy się, fantastyczna sala. Zimmerman tam się rozpłakał, nie wiem, czy pan redaktor wie. No, oni inaczej słyszą świat, więc tak, ja rozumiem, że usiadł i pani minister ówczesna kultury mi to opowiadała, że nie wierzył, że dożyje czasów, że będziemy mieć takie cacko. No dobrze, tylko wie pani, Unia Europejska to nie są budynki, skwery, stadiony, drogi, co by tam jeszcze można było wymyślić. To jest cały szereg innych, jakby to dobrze ująć, no
osiągnięć, które są za nami. To jest także nasza mentalna odmiana. Tak, tak. Ja na to bardzo zwracam uwagę, bo to, że weszliśmy do wspólnej rodziny europejskiej, to jest w naszych sercach. My też się zmieniliśmy mentalnie, staramy się, inaczej się zachowujemy. No ja akurat nie mam to porównania i pamiętam. Nawet takie zwykłe stanie w kolejce, uszanowanie człowieka, nie mówiąc o prawach kobiet, dorównujemy do tego poziomu świata cywilizacji zachodniej, co też, powtarzam, było moim marzeniem, a nie tylko moim, tylko wszystkich wcześniejszych pokoleń naszych. A pani by sobie wyobrażała, że po 20 latach bycia Polski w Unii Europejskiej będą w Polsce polityczne elity, jednak znaczące i liczne polityczne elity, które będą nam mówiły, że groźniejsza jest Bruksela niż Moskwa? To jest straszne. Powiem panu, że ja mam 18 lat stażu w polskim parlamencie. Zaczynam od Senatu i te 5 kadencji w Sejmie. Proszę mi wierzyć, że jak PiS przejmował władzę, takie ciary mi przeszły przez plecy. Ja wiedziałam, że oni to zrobią, że zwoływałam konferencję. Starałam się jakby zapobiec tym działaniom, co było niemożliwe. No, wszystko potoczyło się tak, jak się potoczyło. Dlatego, że jeśli marszałek Sejmu, mówię tutaj o Morawieckim, tym ojcu premiera Morawieckiego, rozpoczynając, mówi takie słowa, że dobro człowieka jest wyżej niż prawo, to panie redaktorze, no każdy, kto trochę myśli, wie, do czego się to zmierza. Czyli będziemy dostosowywać dobro człowieka zdefiniowane. Opiszemy sobie, sposób, czym jest dobro człowieka. Tak, dokładnie. I dokładnie tak to się stało. To jest niewyobrażalne, dlatego zrobię wszystko, żeby tak jak walczyliśmy w 80 roku, teraz utrwalić obecność Polski w Unii, bo o tym są te wybory. Naprawdę. No tak, tylko wie pani, euroentuzjaści, inaczej, nie trzeba być euroentuzjastą, żeby dostrzec to, że Unia Europejska jest no, pozytywnym zdarzeniem w naszej historii, ale ja wsłuchuję się w argumenty eurosceptyków i też odrobinę racji. Oni muszą, inaczej, euroentuzjaści muszą znaleźć dobry sposób, żeby wytłumaczyć ludziom, na czym polega głupota Zielonego Ładu, skąd się wzięły nieporozumienia ideologiczne, logiczne, instytucjonalne. Muszą mieć na to dobre odpowiedzi. No i te dobre odpowiedzi są, tylko trzeba chcieć je słuchać, bo to jak się z góry takim zakapiorem i mówi się nie dla Unii, bo to samo zło, no to nie dotrzemy do tego. Ale oni nie mówią, że to samo zło, oni mówią, że fajnie, bo są pieniądze, że fajnie, bo jest wolny handel, że fajnie, bo są wolne granice, ale źle, bo ktoś wpływa na naszą praworządność. No właśnie, no wiadomo było, że jeśli wchodzimy do wspólnej rodziny europejskiej, to musimy się, tutaj głównie nasi konkurenci polityczni grają na tej utracie suwerenności. No przecież musimy z części naszej suwerenności rezygnować. To zostało określone. W jakiej części, w jaki sposób. Czyli nie możemy powiedzieć, dajcie nam pieniądze, my sobie za to zrobimy, co będziemy chcieli i zdecydujemy po swojemu, nie zainwestujemy w przyszłość, czyli czyste powietrze, przyszłość naszych dzieci i wnuków. Tylko, żeby nam teraz tutaj było dobrze, bo mamy jedno życie. Ja też to rozumiem i też powtarzam jak mantrę, że musimy to dążenie do czystego powietrza, do naprawy klimatu, bo to, że to jest działalność człowieka i efekt działalności człowieka, to jest już niepodważalne. A to dla to pani niepodważalne. No właśnie. Znam poważnych ludzi, którzy mówią, to są cykle naturalne w historii ludzkości. Cykle naturalne są, ale udowodnione, to tam jest, panie redaktorze, jakiś margines. Kiedyś premier Jerzy Buzek, jeszcze przed laty, ja go zapytałam proszę, wytłumacz mi, dlaczego jest część właśnie profesorów, którzy twierdzą, że nie ma wpływu. Profesor mi powiedział tak, słuchaj, to jest z tej poważnej grupy profesorów liczących się, to jest margines. Tacy też są. Po prostu i no, nie zmienimy tego świata. Są ludzie, którzy zawsze będą wierzyć w teorie spiskowe i choćbyśmy przedstawili nie wiem ile dowodów na to, to powiedzą, my wiemy swoje. No więc z tym nie dyskutujemy, bo tutaj tego nie zmienimy. Natomiast trzeba zmienić na pewno, i to już w części zostało zrobione przez Donalda Tuska, to umurowanie odrzucone, te terminy pozmieniane są tam. No i chyba trochę wyciszyliśmy ten problem u rolników podsycany przez politykę, przez konkurencję, przez kampanię. Weszli do Sejmu, wprowadzenie wiadomo przez posłów opozycji. Spór się zakończył. No nie możemy powiedzieć stop
wszystkim towarom z Ukrainy, bo przecież my też produkujemy i importujemy do Ukrainy. No, ciekaw jestem sytuacji polskiego rolnika, gdyby się okazało, że Ukraińcy mówią tak, okej, zamykamy te granice. Ale to jest temat na całkiem inną dyskusję. No właśnie, to jest... Pani Boże, po co Pani tam jedzie? O co Pani tam zamierza się starać? O Polskę, o Śląsk, o Podbeskidzie, o co? Ja zawsze byłam regionalną patriotką, bardziej stawiałam na mój region, na działania regionalne i tak już zostanie. No, w sercu zawsze będzie mój Śląsk, bo mieszkam 40 ponad lat na Śląsku, nie jestem rodowitą Ślązaczką, ale mieszkam tutaj, wrosłam w te środowiska i Bielsko, no i oczywiście Polska. Polska to bezpieczeństwo, to militarne, bo wiemy, w jakim momencie jesteśmy teraz. Bezpieczeństwo wreszcie jest najważniejsze dla Unii Europejskiej i Ursula von der Leyen na Europejskim Kongresie Gospodarczym o tym powiedziała, 100 miliardów euro na zbrojenia, komisarz do spraw obronności. To zdecydowana zmiana w podejściu. Wspólna kopuła, to projekt Donalda Tuska, jeszcze może nie przyjęty z takim entuzjazmem, ale... No bo z Niemcami. No właśnie, bo z Niemcami, ale to znowu... No tak, no panie redaktorze, i to świadczy o, przepraszam, o głupocie. Nie, to świadczy o polityce, pani poseł. No, polityka, tak, głupota, gdzieś tam część polityków. Sentymenty niestety polsko-niemieckie są tak, w naszej świadomości prawda, bardzo mocne nadal i zakorzenione. Długo będą. No dobrze, ale teoretycy Europy, czy wspólnoty mówią, chodzi o projekt europejski, a nie o poszczególne państwa czy regiony. To Europę macie tam się być. Tak, to ma być europejski projekt i to ma, my już prawie 4% PKB dajemy na właśnie zbrojenia i teraz muszą do tego dołączyć pozostałe państwa europejskie, bo jak mamy wspólnie się bronić, to musi być proporcjonalnie wspólny wkład w tę obronę. I widzę, że to już zaczyna działać i jak nie tylko ta Ursula von der Leyen, ale wielu polityków to rozumie. Myślę, że i Macron świetnie to eksponuje. Niemcy, no wiemy, jaka jest sytuacja też w Niemczech i to też zależy od tej polityki wewnętrznej każdego kraju, w jaki sposób tą wspólną unijną definiują. Ja sądzę, że czas jest taki, że to bezpieczeństwo będzie naprawdę słowem kluczem na te jest w tej kampanii, to widać gołym okiem, że tak, to jest tak. Ale to też bezpieczeństwo, panie redaktorze, nie tylko to militarne, energetyczne. Tu chodzi o to, żeby się uwolnić wreszcie od tych paliw putinowskich, na którym on gospodarkę opiera i oczywiście jemu Zielony Ład nie jest i tu ten kamyczek do poprzedniej naszych rozważań. Jemu jest na rękę, żeby jego paliwa się sprzedawały. Także tak, ale putinowskie paliwa to są także śląskie paliwa. Na Śląsku mówienie o odchodzeniu od tych tradycyjnych metod zaopatrywania energetyki jest ryzykowne. Ale panie redaktorze, tak, ryzykowne w sensie, jeśli tego dobrze się nie wytłumaczy. No, ja myślę, że górnikom chce pani to wytłumaczyć dobrze? Oczywiście, górnicy to rozumieją. Panie redaktorze, oni mają dzieci, oni żyją, oni chcą, żeby ich dzieci, ich wnukowie, wnuki też miały czyste powietrze. I dokładnie rozmawiam z ludźmi, żyję wśród nich i to nie jest tak, że górnicy nie rozumieją, tylko górnikom trzeba zabezpieczyć godziwe miejsca pracy i ta sprawa przejścia na tej transformacji energetycznej do innych zawodów, do innych miejsc, to jest ogromnie ważne. I o to będą górnicy zabiegać i to już jest negocjowane w różnych obszarach i z różnych grupach. Wie pani, ja przyglądam się tej kampanii wyborczej, nie pierwszej do Europarlamentu i mam takie wrażenie, że aby tam być efektywnym i żeby to miało sens w ogóle jakiś, to trzeba mieć kompetencje, nie wiem, no takie jak Olbrycht, Buzek, Lewandowski. Czuje się pani na siłach być tam kimś takim? Tak, ja mam też niezłe kompetencje. Ja to rozumiem, tylko wie pani, o czym mówię. Tam trzeba pracować z ludźmi, trzeba ich dobrze poznać, trzeba się z nimi zaprzyjaźnić, trzeba, no knuć to jest złe słowo, ale spotykać się, lobbować. Tak. Powiem panu w ten sposób. Po pierwsze, mam doświadczenia menedżerskie dużej firmy
swojej małej firmy, 18 lat pracy w Parlamencie Polskim, gdzie przypomnę, nasz Janek Olbrych nie był w parlamencie. To on był samorządowcem. Z Jurkiem Buzkiem na stałe współpracujemy. Mam dwie kadencje ze sobą w Radzie Europy, także przypomnę, że to też, może ja tego tak nie eksponuję i część osób nie wie. Także ja wiem, w jaki sposób w Europie trzeba zabiegać i wykuwać różne stanowiska. No właśnie, bo ja miałem to szczęście widzieć z bliska Jana Olbrychta, jak pracuje tam w Brukseli. I wiem, jak, na czym to polega. I zastanawiam się, ile jest tam straconych mandatów. Ludzi, którzy nie potrafią tego robić, nie chcą tego robić, nie będą tego robić, dokładnie, przyjechali się zarobić to, żeby, i tak jest fajnie. Żeby tak. No właśnie, i to jest inna prawda, ale w polskim parlamencie, proszę mi wierzyć, też można w taki sposób oceniać, tak jak w każdym innym, nie ma się to co oszukiwać i mówić, że tutaj są wszyscy tacy oddani sprawie i Polsce, czy oddani Europie i Polsce. Także tak jest w każdym niemal kraju. Natomiast no, trzeba patrzeć na ludzi i na ich odpowiedzialność. Trzeba popatrzeć na to, co robili do tej pory i czy już dali dowód tego, że są odpowiedzialnymi politykami. Ja A jak Pani apelowała. Zdaniem ważnym elementem Pani pracy będzie, i to pewnie tu w Polsce, przekonywanie Polaków, że to jest ciągle dobry projekt? Bo no to tak. Się może zacząć zmieniać. Właśnie myślałam o tym intensywnie. Jeszcze chcę dołożyć do tamtego tematu. Rozmawialiśmy z profesorem. Profesor oficjalnie powiedział, że widzi mnie w komisji ITRE, tej jego komisji. To jest najważniejsza komisja w Parlamencie Europejskim. I jestem dumna z tego, że to właśnie pan profesor do mnie wskazał, dał mi oficjalne poparcie, bo zdamy się od lat, bo to jest proces już ponad 30 lat. Jasne. Co jeszcze pyta mnie pan? Tak, to jest ważny, bardzo ważny problem, bo ta Unia Europejska, no to jest ogromny organizm, największa gospodarka świata. I będzie coraz większa. Będzie coraz większa. Wierzę w to, że Ukraina dołączy do unijnych państw. Nie wszyscy się cieszą. Wiem, no patrząc z punktu widzenia czysto takiego konkurencyjnego dla nas, no to wiadomo, że musimy się podzielić, nie? Chciałabym powiedzieć tak. Jest coś takiego jak panel demokratyczny. On jest mało spopularyzowany, panie redaktorze. To wybiera się odpowiednie reprezentacje z poszczególnych środowisk, rozmawia się z ekspertami, wykuwa się takie stanowiska. Bardzo mnie to interesuje. Już działa w Polsce ten panel demokratyczny i to jest jeden temat, czyli na przykład dla samorządu zmienia się prawo unijne, zakładam w jakimś tam stopniu, to wówczas z samorządu wybieramy reprezentatywną grupę i ukuwamy to stanowisko. Bardzo bym chciała, żeby ten panel demokratyczny się spopularyzował. No i no tutaj technologie nowe nam podpowiadają, całe social media. Co prawda jest tam taki bałagan, bo to jest jeden wielki śmietnik. Jesteście od uporządkowania. No właśnie, ale to z czasem się będzie porządkować i ten bezpośredni kontakt jest ważny, no ale wiemy, że tam część czasu trzeba poświęcić na te negocjacje, rozmowy w Brukseli, w Strasburgu i wtedy mniej się czasu ma na ten bezpośredni kontakt. No ale są po to te nowe technologie, te social media w taki sposób, żeby pomogły. Tylko wie Pani, ja mówię raczej o tym, że z każdym rokiem, czy z każdym pięcioleciem, niech będzie, zagrajmy kadencjami, będą wchodziły na polityczny rynek kolejne pokolenia młodych ludzi, i ich trzeba przekonać, że to jest ciągle dobry projekt. Ich trzeba przekonać, że nasza suwerenność jest bardzo ważna, najważniejsza. Tak. Ale to się da pogodzić. Da się pogodzić i to jest... Jak Pani sobie wyobraża przekonywanie tych ludzi? Jakimi argumentami do nich docierać? Ja myślę, że te porównania nasze z historii to już mniej będą działały. W ogóle nie będą. Absolut, w ogóle z czasem. Natomiast trzeba im pokazywać te korzyści, tą niesamowitą możliwość edukacyjną. Ja wiem, tylko na Erasmusa poziom... pojadą niektórzy. Tak. Są tacy, którzy kompetencji intelektualnych takich nie mają i Erasmus kompletnie nie interesuje. I poziom oczywiście, co ogromny ma znaczenie, żeby nasza gospodarka wreszcie tą produktywność podniosła, żeby mogli zarabiać tak jak, bo to jest główny problem, że nie możemy tak wyrównać sobie nagle poziomów zarobków życia. Co, wyborca i tak myśli portfelem? No tak, no wszyscy myślimy trochę portfelem, nie ukrywajmy, no jednego od tego finansowego
dopływu do tej gotówki, czy nie tylko gotówki. Będziemy decydować o tym, w jaki sposób będziemy chcieli żyć, gdzie pojechać. No i nie czarujmy się, że to nie jest ważne. Te pieniądze są ważne i te pieniądze płyną szerokim strumieniem. To też jest argument potężny. Środki z KPO, 600 miliardów. No tak, ale póki co musimy wykorzystać to zaniedbanie naszych poprzedników 2 lat, bo gdyby to pracowało, panie redaktorze, już żeby gospodarkę odbudować po COVID-zie, to też byliśmy w innym miejscu i o tym mniej mówimy już, bo pędzimy do przodu, bo trzeba wykorzystać to, blokowaliśmy na szczęście dzięki mądrości naszego społeczeństwa. Dlatego ja jestem optymistką i ciągle mi się ten optymizm sprawdza, że jednak mamy mądre społeczeństwo. 74% w wyborach 15 października to w Europie my znowu jesteśmy kimś. No, samorządowi już poszło gorzej. No trochę gorzej, bo to też jest takie jeszcze to siadanie na laurach. To europejski budżet jak będzie. Tak, no właśnie, dlatego będę apelować, będę biegać, będę mówić wszystkimi możliwymi sposobami i przekonywać Polaków, żeby poszli do tych wyborów, bo te wybory są równie ważne, a może jeszcze ważniejsze, patrząc na całą Unię Europejską i w tym Polskę, na to wspólne bezpieczeństwo, niż te poprzednie, samorządowe. Także one też są, wszystkie są ważne, ale teraz to jest... Ktoś powie, pani poseł kandyduje i dlatego kandydowałam i w poprzednich i to samo mówiłam. Jestem świadoma tego i trzeba będzie o tym przekonywać młodych. Ja myślę, że młodzi jednak są... Wczoraj miałam grupę w Sejmie, 50 parę osób, 18-19-latków, 17-latków. Rozmawiałam z nimi 2 godziny po posiedzeniu Sejmu z przyjemnością, bo... To są mądrzy ludzie, no boją się, tylko problem jest w tym, panie redaktorze, żeby się otworzyli, żeby się nie bali rozmawiać. Jak już tak mniej oficjalnie, bo jak się tak oficjalnie, to jest taki stres. Jak na akademii. Jak na akademii. Natomiast jak pan rozluźni, to naprawdę no, cała przyjemność jest rozmowy z nim. Sama mam, jak pan powiedziałam wcześniej, Wiktor zdał maturę teraz, też rozmawiam w rodzinie. I wiem, jak myślą. No, oni sobie już nie wyobrażają życia bez wspólnej Europy, wolności, tych wszystkich praw. A do wyborów się będzie chciało pójść? Proszę? A do wyborów się będzie chciało pójść? Myślę, że tak, tego jeszcze nie rozumieją. I tutaj jest duża lekcja do odrobienia przez nas wszystkich. Ja myślę, że tu też media ogromnie ważne są tutaj, żeby wytłumaczyć, dlaczego tak ważny jest ten jeden głos, bo tylko każdy ma jeden głos. To jest naprawdę dla mnie zadziwiające, jak mądrzy ludzie czasami używają tego argumentu. A, jeden głos. No tak jakoś beztrosko trochę jeszcze do tego obowiązku obywatelskiego podchodzimy. Mirosława Nykiel, posłanka Platformy Obywatelskiej, kandydatka w wyborach do Europarlamentu, była naszym gościem dziś rano. Dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu.